A dzisiaj Wam chciałam pokazać z statystyki opisowej, dokładnie z dynamiki, jak wyliczyć średnie tempo zmian, ale nie gdy mamy indeksy łańcuchowe, czy mamy indeksy jednopodstawowe, ale gdy mamy konkretnie podane wartości danej zmiennej, czyli wiemy, ile konkretnie w sztukach, tysiącach sztuk wyglądała sprzedaż, na przykład w latach 1992 aż do 96. I widzimy, że na przykład potem następował w kolejnym roku wzrost o 6, potem spadek o 3, znowu wzrost o 2 i spadek o 13, czy wzrost o 13. I teraz w tym momencie widzimy, że zmiany następowały w różnej wartości, a jeżeli chcemy się dowiedzieć, o ile procentowo z roku na rok następowała zmiana i nie w postaci indeksów łańcuchowych, jak rok do roku albo rok do poprzedniego, możemy wyznaczyć tak zwane średnie tempo zmian, czyli jak procentowo generalnie następowała zmiana. Gdy mamy dane w postaci tylko indeks wartości poszczególnych lat, zawsze ważne jest tylko to, ile mieliśmy tych lat analizowanych, jaka była wartość ostatnia i jaka była wartość pierwsza. W tym momencie wystarczy policzyć iloraz, ułamek, ostatnia wartość przez pierwsza i wyciągnąć z całości z tego ułamka pierwiastek stopnia n-1, czyli n to jest liczba obserwacji, z ilu lat, kwartałów, miesięcy, lat braliśmy dane, ale stopnia o 1 mniej, czyli 43 faktycznie dzielę przez 25, wychodzi mi jakiś wynik i wyciągam z niego pierwiastek stopnia 4. Dlaczego? Bo analizuję 5 lat, a biorę o 1 mniej stopień pierwiastka i wychodzi mi wynik gdzieś około jedynki, jest 1,1452. Oznacza to tyle, że generalnie sprzedaż w różnych okresach, a tu spadła, a tu wzrosła, ale generalnie z roku na rok możemy powiedzieć, że ta sprzedaż rosła o 14% z roku na rok. Dlaczego? Bo zawsze interpretujemy różnicę do jedynki. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin.
Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.